Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w dzień tygodnia poniedziałek. Aż dziwne, aż mega dziwne, że ja dzisiaj w ogóle, znaczy fakt, że ja poniedziałki, wtorki miałam zawsze wolne, ale dziwne, że mam wolne, wolne tak, wolne w sensie dzisiaj, jutro, pojutrze i tak przez następne dwa tygodnie. Ja właśnie wstałam, słuchajcie, i właśnie mnie obudził w sumie kurier, można powiedzieć. Musiałam szybko znaleźć klucz, dlatego że ja mieszkam na samej górze i jak coś przychodzi do nas, to on zostawia to na dole. No, więc po prostu wzięłam klucz, słuchajcie, i leciałam, grzałam na dół. Pogoda u nas przepiękna, mamy cudowne słońce, cudowne włosy. No bie, po prostu tragedia, muszę to spiąć czym prędzej. Wspomnę, sorry, coś mnie, wiem, od mycia głowy, ja już wiem, z czego się tak chyba chorowałam. Od mytej głowy i potem właśnie zimno w tą głowę przez całą noc. Słuchajcie, dostałam trzy przesyłki. Jedna jest, już wiem skąd, od kogo, od jednej z Was, jest ona z dziurką, już pokazuję, żeby nie było. Mam nadzieję, że nic nie wyleciało. Na kopyć do tyłka, wiem od kogo to jest. To jest, słuchajcie, od Asieńki. Gdzieś mi się to tu, tylko mi się tu wyświetlało, że to jest od Asieńki. Widziałam tu na ten napis, jest. Tutaj jest od Asi. Ta-da! Bardzo proszę, Asieńka, sprawczyni tego zdarzenia. Także Asia, bardzo Ci dziękuję. Otworzę z Wami sobie na filmie. Nie mogę się już doczekać. Kartka urodzinowa. Mega się cieszę, po prostu mega się cieszę. Tutaj nie wiem. Zaraz Wam powiem. Lida Logistik. Nie mam pojęcia. Takie coś. Nie wiem, co to jest, bo nie kojarzę. W ogóle nie kojarzę, czy coś zamawiałam, czy nie, ja już sama nie wiem. I ta paczka jest, czy to są stroje, słuchajcie? Tak, to są jakieś już stroje, słuchajcie. To przyszło już z jakiejś stronki ze strojami. Nic jeszcze nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, która to stronka ze strojami. Mamy tutaj, czekajcie, raz, dwa, nie wiem, czy to są, bo nie mam sztuk. Mam kwotę, ale wygląda na to, jakby to było trzy stroje w takiej dużej paczce. Coś oni tu namotali. Nie wiem, o co chodzi, nie mam tutaj generalnie, nie mam tutaj ilości sztuk. Jest duża przesyłka i tak jeszcze szukam, czekajcie, szybko patrzę. Nie, nie ma tutaj nazwy. Dobra, otworzymy sobie stroje. Tutaj na pewno nie są trzy stroje, tylko może jakoś oni nie piszą ilości. Nie wiem. Powinny być stroje, więc ekstra i to chyba będzie z tego dress Lily, ale to potwierdzę Wam dopiero później. A przede mną, uwaga, a przede mną co? Tak, uwielbiam. Wy też? Uwielbiam z rana, po prostu sterta naczyń. Dobrze, że kran mam wysoko, bo jeszcze by o kran zahaczało. No, więc zanim kawa, zanim wszystko, jeszcze tylko Wam, o, bo tutaj leżą, to Wam powiem, świeczki, to jest nic innego jak zamiennik tego, mojego jakoś, jak, Pink Sans, przepiękny, zamiennik Pink Sansa i to jest w Aździe Yankee Candle Home Inspiration i to jest Pink Island Sunset, się nazywa i to jest nic innego jak Pink Sans, nawet nie wiedziałam, że tam takie coś będzie, szkoda, że nie wiedziałam, bo bym sobie też kupiła, a to jest dla Łukasza, bo prosił, żeby mu przywieźć jakieś woski. No, także co? Ja zmywam naczynia, sorki, włączam muzykę i dopiero jak skończę tutaj wszystko robić, to siadam do nagrywania. Oczywiście vloga dalej. I hej, ohajo. W związku z czym, w związku z tym, że nagrywam vloga, to chcę tylko Wam powiedzieć, że byłam już na poczcie, także już przesyłka do Agi będzie wędrować. Idę z pustą siatką, ale żeby głupio nie wyglądało, to trzymam ją tak, jakbym tam coś miała. Będę miała dla Was do przetestowania, słuchajcie, tą pielęgnację My Clarins, czy już schowałam, to Wam nie powiem. Czekajcie, bo auto zaraz mi zrobi garaż z 4 liter. Idę z Kasią! Zobaczcie. W końcu się zobaczyłyśmy, spotkałyśmy, fajnie, że się udało. Ja pierwszy dzień wolny, Kasia też, kurde, non stop, jak nie praca, to praca. I idziemy na kawę.
Idziemy na kawę i super, i mega się cieszę, bo tak naprawdę dwa dni wolnego to jest nic, jeszcze nie spakowana, w ogóle nic na oczy nie widzę. Nic nie widzę, słońce. Ciepło jest, nie? Ciepło. Nie wiem ile stopni, ale powiem wam, że czuć taki chłodny wiaterek. Jak zawieje, to jest chłodno, ale też jest takie ciepło. Nie, nie wiem tego jak określić. Dziwna, to ciepło. Dziwna ta pogoda jest, bo jest niby ciepło, ale tak czuć taki chłód, więc nie rozumiem. No, a tak ogólnie to wszystko super. Idziemy sobie na kawcie, pokażę wam sobie, oczywiście co zamówimy. I co? No i odezwę się do was później przy pakowaniu. A w ogóle zainteresowała was moje... Nie wiem co to jest, bo nie wiem skąd to zamówiłam. Nie mogę sobie przypomnieć nawet skąd, za ile. Wiem, że oglądałam. I chyba to też było z Dress Lily, ale teraz nie pamiętam, więc nie chcę rzucać tutaj słów na wiatr. Dam wam link pod spodem, jeżeli chodzi o te tło zwane prześcieradłem. Bo ja nie wiem co to było. Czy to szukałam właśnie tła? Czy to było w ogóle w sekcji tła? Nie wiem. Ale wam się podoba. Więc na pewno dostaniecie link w opisie pod filmem. No, a my spadamy. I hej, ohajo, odzywam się do was już po kofi, po kawie. Kawca była pyszna. Pyszna była, twoja też, prawda? Przepyszna była kawcia. Jesteśmy z młodą. Młoda tam się chowa. O, tam się chowa. Młodą odebrałam ze szkoły, bo się bardzo źle poczuwa. Musi strzelić sobie jakiegoś szota. Żarcik przecież, nie? Dobra, my teraz idziemy, słuchajcie, jak już była kawa, to musi być coś mocniejszego. Musimy zakropić. Zakropić teraz żołądki kroplami miłości. Idziemy na browara. Oli, uważaj. Uważaj złotko, bo wdepniesz błotko. W tym przypadku w kupę. W kupę. No, także my właśnie popitalamy teraz. Byłyśmy jeszcze na... Na promocjach. Znowu fajne perełki wyłowiłam, pokażę wam w domu, oczywiście, ale naprawdę fajne rzeczy i znowu po 50, po funcie i w ogóle i szczególe. Także mega, mega się... O Jezu, babcia by się wywróciła. Jesus Christ. O, śpieszy się do Tesco pewnie na promocję mięsa, Kuba. Się pośpieszyła i się rypła. Ja jakby tak rypła, to by mi zęby wyleciały. No, także spadowujemy. O Jezu, się zmachałam. No i pokażę wam, pójdziemy do Leta Wspólna. Jeszcze mamy się spotkać właśnie z Krzysiem. Także też super. No, idziemy na browara. Zabieram was ze sobą. Hejo, hejo. Słuchajcie, odzywam się do was już po Leta Wspólnie. I właśnie wchodzę do domu. Czekajcie, stanęłam na chwilę, żeby wam to nagrać. Bo coś mi tu śmierdzi. A śmierdzi mi to, że rozstaliśmy się po Wetherspoonie, a oni są już w domu, patrzcie. Oni są już w domu, a ja tu idę z siatami, jak starsza pani. O Boże Święty! Żwirek muchomorek kupiłam. Żwirek muchomorek. Oni już tu beze mnie rządzą. Gdzie oni tu są? Tu są. Nie pokazuję góry, pokazuję tylko nogi. Patrzcie, kawą pachnie. Ja już kawę sobie się sama obsłużyłam, nie? Ja mówiłam, że coś kurwa. Ja mówiłam, że coś kombinują. Happy birthday. Ja wiedziałam, kurwa, że coś kombinują. Ja wiedziałam. Ja, widzicie to? Ja wiedziałam, kiedy włączyć tą kamerę. Kurwa. Kuba, szłam! Patrzcie, to są te talerze. Poczekaj, jakaś z tymi paznokciami. Patrzcie, takie co ja chciałam. Ja. Ale teraz zobaczą sobie na vlogu. Ja zaczęłam nagrywać na schodach. Mówię, coś mi śmierdzi. Co Krzysiu mógł powiedzieć do Kasi? Chodź mi pomóż. Tyle już go znam. Znam go normalnie od urodzenia, wam powiem. Piękne. Dobra, to ja idę dziękować i później wam coś opowiem jeszcze. Ale ja wiedziałam, że coś oni knują. Dlatego włączyłam kamerę i mówię, ja muszę wam to ten uwiecznić. I dobrze, że uwieczniłam. No widzicie? Takie dostałam na urodziny. Takie, co chciałam. Dobra, odzywam się do was później. Pa! I hejo, hejo. I zobaczcie, robię kawę w nowym kubku. W takim kubku robię kawcie właśnie, wróciliśmy do domku i ja wiedziałam, że oni coś knuli przede mną i dostałam taki piękny zestaw, taki modern
I to jest, słuchajcie, 12 tych, czyli 3 razy po 4, czyli 4 miseczki, 4 talerzyki, 4 duże talerze. No i żeby był komplet, a wiadomo, że Aga po prostu kocha kawę, to jeszcze takie dostałam. Piękne, dostałam to od Kasi i od Krzysia, także serdecznie dziękuję oczywiście. Piękne! Także ja właśnie robię, proszę bardzo, robię kawę. Strasznie miga to światło, ale to już wam mówiłam, że to chodzi o te fale tutaj, co tam przechodzą czy coś. No patrz, miga. Patrz, ono się... Czekaj, ci pokażę. Ale widzę. Nie wiem jeszcze, czy włączyłam, ale widzisz? Diskoteka. No, także miga się światełko, my wróciłyśmy, wypiłyśmy sobie, znaczy ja wypiłam piwko, Kasia wodę i co? I o, ja wyłączyłam jednak, blondi. No i biorę się za chwilkę, jeszcze pogadamy, posiedzimy i ja biorę się później za oczywiście nagrywki. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Chciałam wam oznajmić, że dzisiaj jest dzień tygodnia, wtorek. My lecimy jutro, a my nie spakowali. A to dlatego, już tłumaczę, dlaczego tak wyszło. Dlatego, słuchajcie, że wczoraj po prostu był jeden wielki dzień niespodzianek. Każdy robił mi niespodziankę urodzinową, za co serdecznie dziękuję i mega, mega się cieszę. Ale z tego powodu nie zdążyłam zrobić rzeczy, które miałam po prostu najzwyczajniej zaplanowane. Miałam takie ambitne plany, miałam zrobić to, tamto, sramto, pierdzianto, a z tego wszystkiego to zrobiłam tylko pierdzianto. No, także zedytowałam wam po prostu chyba 3 albo 2 filmy, już nawet nie pamiętam, chyba 2 filmy wczoraj. Nie nagrałam tego filmiku ze współpracą, bo po prostu najzwyczajniej nie miałam kiedy. Dograłam wam vloga, odwiedziła mnie właśnie Kasia, poszłyśmy na kawę, potem zaprosiła mnie na piwko. Ja piłam oczywiście piwko, potem jeszcze, słuchajcie, jeszcze doszedł do nas Krzysio, bo do mnie jechał, także po prostu dzień pełen niespodzianek, a wieczorkiem, jak miałam sobie siąść i coś robić, to jeszcze właśnie wpadła Karola. No, także tyle porobiłam, co prawie nic. Dzisiaj jest ostatni dzień, dzisiaj się musimy spakować już po prostu obowiązkowo i dzisiaj obowiązkowo muszę nagrać film ten ze współpracą, bo ja jego muszę dodać przed wyjazdem. Taki jest plan i tego się trzymam, czyli on musi wejść na kanał jakoś jutro. Resztę filmów mam dla was i informuję was też tutaj, nie wiem tylko czy to będzie już po czy przed, że filmik z Try On Haulem strojów kąpielowych dodam już po powrocie, gdyż chcę go nagrać tam. Tam chcę go nagrać, nie chcę robić go na tle tutaj, wiecie, nawet fototapety. Chciałabym, żeby tak był pięknie nagrany, pięknie, że chcę pokazać wam te stroje, bo uważam, że one na to zasługują, a mam teraz ku temu naprawdę super okazję, więc tak. To tyle. My się właśnie zbieramy. Na 13 idę na pazurki, jest godzina 9, właśnie będziemy coś jeść, będziemy coś pić. Oli została w domku, bo się znowu niefajnie poczuwa, a że jutro wyjazd, no to zostaje dzisiaj i praktycznie jutro, bo jutro i tak miałam ich zwalniać i tak. Także pomoże mi poogarniać, więc mam nadzieję, że szybciej to jakoś pójdzie. Życzę wam przyjemnego dzionka i odzywam się do was później. No i hajo, słuchajcie, odzywam się już tutaj z punktu dowodzenia mojego, z miejsca dowodzenia. Za chwilkę zastosujemy sobie właśnie taką szybciutką, mega szybciutką pielęgnację na twarz. I postaram się jeszcze teraz wykorzystać właśnie godzinkę, tą co mam, teraz na to, aby się chociaż delikatnie przygotować do pakowania, czyli chociażby wyjąć rzeczy, które wiem, że mamy do zabrania. Ja to robię. Biorę sobie kartkę i spisuję sobie rzeczy, czyli stylizację. I teraz dobieram sobie rzeczy do walizki w taki sposób, żeby będąc, dajmy na to 12 dni, na pewno będę chciała też coś zakupić, więc tych stylizacji sobie powiedzmy, że wezmę 6. Jak będę wchodzić do szafy, będę sobie wybierać, czy to będzie sukienka na każdy inny dzień, czy to właśnie wybiorę jedne na przykład spodenki i z 3 topy. Na pewno biorę stroje kąpielowe. Następnie bielizna. Teraz, jeżeli chodzi o chyba takie ubraniowe, no to tak, sandałki, adidaski, spakować jedne, w jednych pojadę i szpilki, czyli coś na wyjście.
Dziękuję, kochanie. I chyba to będzie. Aha, no i oczywiście coś na wieczór, czyli albo to będzie jakiś żakiet, albo jakaś kurteczka, coś w ten deseń. Następnie, teraz, jeżeli chodzi o stronę kosmetyczną, kosmetyki, to weźmiemy, nie chcę tutaj Wam kurczę machać stołem, ale zapiszemy sobie tak, krem BB, ponieważ raczej nie biorę żadnego podkładu. Też planuję tam coś zakupić. Na pewno teraz tak, z jakieś dwa błyszczyki. Nie biorę wszystkiego, bo tak jak mówię, na pewno chcę zajść do Kiko, więc na pewno coś tam zakupię. Dwa błyszczyki. Teraz tusz jeden potrzebuję do dolnych rzęs. I tutaj sobie też napiszę próbki, dlatego że jeżeli mam coś w próbkach, to wezmę to w takich malutkich próbeczkach. Dalej, jeżeli chodzi o kosmetyki, czy to będzie wszystko? Coś do twarzy tutaj mam. Krem BB, jeden puder, pędzelki i paletka. Paletkę myślę, mam taką ochotę wziąć ze sobą tą Lovely, ale wchodząc jeszcze w paletki sprawdzę jeszcze, czy może coś innego wezmę, ale też planuję jednak coś zakupić. Będzie mi lewa ręka na pieniądze, nie mam żadnej wypłaty już. Dobra, teraz piszemy sobie gadżety. Oczywiście szczoteczka do zębów, szczoteczka do twarzy. Jeżeli chodzi o jakiś żel do mycia twarzy, raczej też będę chciała sobie tam coś zakupić i może no, coś nowego przetestować. Także zostawiam żel do twarzy, szczoteczka do ząbków, z gadżetów. Zdecydowanie musi być Tangle Teaser i musi być prostownica. Prostownica na wyjścia musi być. No i to zaznaczamy. Jeszcze tu w kosmetykach jakiś zapach. Myślę, że polecą tutaj jakieś próbeczki, dlatego że zamierzam kupić zapach tam, więc nie ma sensu pakowania mi zapachów tam i potem ich tam użycia, tylko troszkę i przywiezienia ich z powrotem. Bez sensu. Zapach. Dalej, z gadżetów muszę wziąć taśmy. Taśma bieliźniana. Czyli to są te tejpy takie, co kupiłam dwustronne. Tutaj jeszcze na pewno musi być sorki, pomada do brwi, tak sobie przypomniałam, na pewno jakaś mgiełka do twarzy, na pewno olejek, który muszę poprzelewać i na pewno po opalaniu coś. No i ja myślę, że to chyba będzie praktycznie wszystko. Paletka plus kontur, bo myślę, że wezmę jedną do konturowania. Pędzelki to już wzięłam, to mam zapisane. Coś. Dokumenty to mam w pamięci. Coś jeszcze chciałam. No ale mniej więcej tak by to chyba wyglądało. Tak będzie wyglądała lista rzeczy, które muszę spakować. Teraz po prostu idę do szafy i wybieram stylizację plus te rzeczy, które tutaj mam, więc z nich, z tych wszystkich nowych, muszę zdecydować, co takiego jakby ze sobą tam zabieram. I hejo, słuchajcie, ja właśnie wróciłam już od Patrycji, jestem po hennie i jestem po pazurkach wyglądają tak. Pazurki wyglądają tak i pewnie jak zwykle nic nie widać, bo mam na paznokciach takie cyrkonie, mini cyrkoniki. Ale nie wiem, czy coś widać w tym tutaj normalnie. No nie wiem. Nie wiem, one chyba tutaj tak, Patrycja mi je zalała żelem, żeby mi właśnie nie odpadały, także fajnie. Także jest trochę świecąco, jest sroczkowato i jest żółty. Chciałam żółty, jest żółty, bardzo mi się ten efekt podoba. Cieszę się, że zalała mi żelem te cyrkonie, bo nie będę nimi zahaczać. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. No i słuchajcie, nagrałam Wam właśnie już tą współpracę, z czego też się mega cieszę. A filmik, pamiętajcie, z try on haulu, ze strojami, zobaczycie już z wakacji, a ja przychodzę jeszcze i pokazać Wam chcę, co dostałam znowu na urodziny. Wczoraj też mnie pozaskakiwali Krzysio, Kasia, Karola. Dostałam rzeczy do kąpieli, dostałam zestaw naczyń, czyli w sensie, wiecie, dostałam talerze, no jak się to mówi, zapomniałam. W każdym razie nie porcelanowy, tylko taki, no ceramiczny. Słuchajcie, te talerze tam
zastawę stołową. O, po prostu. No, także podostawałam. No i teraz przyszedł czas, żeby Wam pokazać, co dostałam dzisiaj, co jest totalnie dla mnie zaskoczeniem, bo tego się kompletnie nie spodziewałam. Jest to przesyłka od Joasi, od Asi, której z góry serdecznie już dziękuję. No i oczywiście podziękuję jeszcze jej osobiście. Nie mam pojęcia, ale piękna torba, już mi się mega podoba. Torba fantastyczna. Zobaczcie, Oli. Taka torba, trochę niżej brew, ale fajna, super ekstra. Bardzo mi się podoba. Otworzysz, Oli? No albo Krzysiu, albo Gacjan. No i zobaczmy, co tu mamy. I będę się śmiała, jak będzie coś do ust, serio. Ale chyba będzie coś do ust, wow. Czekajcie, bo coś tu słyszę, jakby latało, co mi się wydaje. No, tak myślałam. Nie, nie na to. Oki doki, słuchajcie, dostałam biżuterię. Nie wiem, co to jest. Fashion, nie będę tego odwijać, bo to się może mi przyda na wakacje. Taki fajny wisiorek. Super ekstra. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, coś fajnego. Z tego Ciate, ja nie wiem, się to nigdy czyta, Ciate. Lip Lustre. Widziałam te rzeczy, ale nie mogłam nigdy trafić w kolor. To jest kolor Dar. Der, nie wiem, jak się to czyta. Uwaga, wow. No mój kolor. Mój kolor, dziewczyny. Oczywiście muszę powąchać standardowo, bo ja to taki freak zapachowy. Taki produkt różowy, przepiękny, biorę na wakacje. Także dostałam oczywiście produkcik do ust, o czym zresztą wspomniałam Wam w moim filmiku z Must Have. Także produkt do ust to podstawa. I rzecz druga, Fenty Beauty. O nein! Diamond Milk, dostałam produkt z Fenty. What? Od kogo? A, dostałam produkt od Fenty Beauty. Wow, zobaczcie. Czekajcie, Krzysiu puka, zaraz wracam. I przepraszam, przepraszam najmocniej, ale musiałam zniknąć. Znikłam na kilkanaście minut, słuchajcie. Ale wracamy, wracamy tutaj do przesyłki. Nie wiem, na czym stanęłam, ale ku moim oczom ukazało się cudo. Po prostu cudo. Słuchajcie, marzenie. To moje marzenie. Ja jakbym to gdzieś widziała, nie wiem, czy bym kupiła, bo to naprawdę jest drogie. Nie widziałam nigdy w TK Maxie. Myślę, że jakbym w TK Maxie dostała, to na bank bym jakiś kolorek zakupiła. Fenty Beauty. Po prostu marzenie ściętej głowy. No po prostu ona oszalała, nie? Fenty Beauty by Rihanna. No to chyba będzie, ja nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dla mnie dobrym kolorem. Jest to jakiś taki biały, nie wiem, nie znam, ale wygląda subcio, naprawdę ekstra. W życiu bym nie powiedziała, że wygląda na drogi produkt, ale powiem Wam tak, już mi troszeczkę zeszło, bo piłam właśnie herbatkę z Krzysiem, bo Krzysio właśnie wpadł do mnie i sprawdźmy. Pachnie, trochę pachnie. Sprawdźmy jak... Nie mogę po prostu wytrzymać, żeby tego nie przetestować, słuchajcie. Fajnie się to aplikuje. Bardzo fajnie się to aplikuje, bardzo smaczne i taki daje efekt. Biorę też. Ja za dużo tych błyszczyków ze sobą wezmę. No powiem Wam, że to będzie perełka. To jest moja perełeczka. Fenty Beauty. Ja mam Fenty Beauty. Wow! Po prostu jaram się. Ja wiem, że dla tych, które pewnie już to używały, to jest takie, to tylko Fenty, a dla mnie to nie jest tylko Fenty, bo dla mnie jest to coś bardzo niedostępnego tutaj, a w ciemno bym ze strony nie kupiła i przypuszczam, że tych pieniędzy też bym takich nie dała. Zwłaszcza w ciemno. Smaczny Diamond Milk. Taki mleczny kolorek, przepiękny, bardzo ładny jest. Cieszę się, że nie jest opalizujący, że nie jest holograficzny, bo mi jest nieładnie w holograficznych po prostu, chociaż bardzo mi się podobają. Zobaczymy, jak się utrzyma, ale efekt mi się podoba bardzo. I on nie jest w ogóle klejący. Super. Bardzo, bardzo się cieszę, że to mam. Bardzo się cieszę. Więc biżuterię ze sobą biorę. Ten błyszczyk chyba też biorę. Nie wiem, chyba go wezmę ze sobą. Bardzo ładny kolorek. Także jeszcze raz przypominam. Taki dostałam. Lip Lustre. Lustre, lustre. Czyli takie lustrzane usta i to jest Kiss Me. Kiss Me. Po prostu Kiss Me. Ale mam teraz błyszczyków. No, teraz tylko używać. Mega, mega, mega dziękuję. No widzicie, dopiero co nagrywałam ulubieńców właśnie, takie must have'y moje i tam właśnie też były błyszczyki, więc mam kolejne
do kolekcji, dziecko moje. No i kartka. Przejdźmy do kartki. Kartkę za chwilę postawię tam na karteczkach, znaczy z karteczkami. Uwaga, kartka jaka piękna. O, i tutaj mamy, tutaj mamy życzenia. Podpisała się swoim nickiem, Kataleja85. Życzenia są po to, by radość sprawiać, by coś komuś od serca szczerze dawać. Życzenia to prezent zaklęty w słowach, myśli i uczucia, które kłębią się w głowach, ale to także przyjemność obdarowania tego, co się czuje na papier przelania. Piękne słowa długo można wspominać, o ciepłych życzeniach nie zapominać. Czasami tekst życzeń jest wartościowszy niż jakikolwiek prezent, nawet najdroższy. I choć już zanika gest życzeń składania, ja się cieszę, że są moją radością pisania. Super! Aż mi ciarki przeszły. Super! Dla kochanej Agi, Kataleja85. Zobaczcie, jaka kartka. Przepiękna. Śliczna kartka. Oj, wam powiem, no jak tutaj nie mieć pozytywnego humoru? Kopertę zostawiam, bo mam taką chorobę, że zostawiam od was po prostu sobie na pamiątki te wszystkie rzeczy. Torbę zostawię, chociaż nie wiem, co sobie w nią kiedyś wsadzę, ale zostawiam. Kartka wędruje na półeczkę. Kochana, serdecznie, ale to serdecznie ci, Asiu, dziękuję z całego serducha. No powiem ci, że ten produkt po prostu skradł mi serce. Skradł mi serce, jest cudowny i po prostu mega się cieszę, że mam chociaż jeden produkcik z Fenty. To jest tak samo jak od Asi miałam okazję przetestowania produktów z Maka. To jest mniej więcej coś podobnego. Dla mnie to są takie nieosiągalne raczej rzeczy, a na pewno mało dostępne. Także serdecznie z całego serca ci dziękuję. Masakra. To byłoby na tyle. Ja lecę teraz ogarniać już mój nieład artystyczny. Zakończę już ten vlog przedwyjazdowy. To, co zabieram, przeczytałam wam tak naprawdę robiąc listę. No i myślę, że może, ale to może. Może jeszcze dojdę do was tak jakby jutro. W ostatni dzionek, bo dzisiaj jeszcze musiałam. Aha, okazało się w ogóle, słuchajcie, że musiałam dokupić bagaż. Także bagaż jeszcze będę miała dokupiony. Dokupiłam jeszcze jedną walizkę 20 kilo, bo się zdecydowanie nie byłam w stanie zabrać takie 3 po 10 kilo. Absolutnie. One mi się ledwo domykają i to już nie chodzi właśnie o kilogramy, co o tą objętość tych bagaży, że mam naprawdę niewiele wsadzone w tą walizkę, nie wszystko jeszcze w niej jest, a już ona się prawie, że nie domyka, więc jak wsadzę ją później w ten taki, wiecie, w to miejsce, co tam wtedy, co się sprawdza, no to pewnie ona będzie za gruba, nie? Także przypał, więc dokupiłam sorki, dokupiłam bagaż, dokupię w drugą stronę również, no i co? I być może wam pokażę właśnie, co w końcu zabrałam, aczkolwiek wszystko też zobaczycie, słuchajcie, na stories już z Hiszpanii. Dogram to, żegnam się z wami, mam nadzieję, że ten vlog wam się bardzo spodobał. Dziękuję każdej z osobna za kartki, za życzenia, za pamięć, za gest i za prezenty. Bardzo wam dziękuję, to naprawdę raduje moje serducho. Ja wiem, że się jaram, że ktoś mi powie, Boże, jakby nigdy Fenty nie widziała, ale no Mac i Fenty to są rzeczy dla mnie niedostępne. Z tego się bardzo cieszę, bo jest trafiony kolor. To też rzadko kiedy się zdarza, żeby trafić komuś z kolorem, bo to róż różowi nierówny, miód miodowi nierówny. Holon mi się bardzo podoba. Jeszcze będę coś ćwiczyła z tym błyszczykiem właśnie ostrym od Asi, bo jest fantastyczny, tylko po prostu nieładnie w nim wyglądam. Więc to nie coś z produktem, tylko po prostu mi to tak nie do twarzy, mi on tak niezbyt pasuje. Ale mam jeszcze jakieś opcję, żeby nałożyć go, dajmy na to, na jakąś matową pomadkę i że podobno będzie ok. No zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc ja przy mojej dość jasnej karnacji, przy jasnych włosach, przy jasnych oczach, z takim, to jest taki różowy, widzicie? On naprawdę na ustach jest taki dość, no nie jest mi z nim ładnie, po prostu nie jest mi z nim ładnie, ale chcę spróbować jeszcze na inne sposoby, także to nie jest tak, że gardzę, ale same wiecie, że nie jesteście w stanie użyć każdego koloru, każdemu co innego odpowiada, więc bez żadnych obraz, ja jestem szczerą osobą i ja nie będę zachwalać rzeczy, które na przykład faktycznie wiem, że ich później nie użyję i ktoś się kapnie i powie mi, czemu nie używasz, a tak ci się strasznie podobało. Bardzo mi się podoba na przykład ten MAC, natomiast nie jest mi dobrze w tym odcieniu, ale jeszcze chcę potestować sobie go z matową pomadką.
i może wieczorem, może do mocniejszego oka, może to jakoś się jakoś sprawdzi. Tu akurat samym widzicie, to jest, można powiedzieć, że taki prawie, że przeźroczysty. Delikatny, taki, delikatna poświata, taka mlecznego koloru. Delikatniutko, ale bardzo, bardzo naturalnie i ładnie. Także taki mój właśnie odcień. Także co? Ja... No czekajcie, to jest podniecione, nie? No. Ja jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się cieplutko, życzcie mi udanego wypoczynku, ja Wam życzę przemiłego tego czasu beze mnie, bo nie będzie takich filmów jakby takich, jak się to mówi, no, nie będzie filmików takich bieżących, dlatego że dopiero coś nagram znowu po powrocie, ale będą filmiki sprzed mojego wyjazdu. Mam nadzieję, że to Was też ucieszy. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Biorę ze sobą tą obudowę, polecam Wam obudowy ze sklepu stylizacje.tv, jak i zarówno biżuterię, które dwa łańcuszki również ze sobą zabieram. Nie może ich zabraknąć w moich walizkach. Mam przygotowane już pojemniczki, w nich będę pakować te dwie perełki. Myślę, że jeszcze jedną tylko kolię wezmę i zegarek, jeżeli chodzi o biżuterię. Planuję też sobie tam coś kupić, więc nie biorę nie wiadomo jak dużo. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. To był po prostu taki bardzo długi tasiemiec z całego tygodnia przed wyjazdem. Trzymajcie się, buziaki, bajo!